drodzy rodacy, witamy serdecznie na trzecim zlocie polonijnym w Górnej Austrii. Meine Damen und Herren, liebe Landsleute, herzlich willkommen zu unserem dritten Treffen der Polen in Oberösterreich. O uroczyste otwarcie dzisiejszego spotkania, a także o zabranie głosu, prosimy jego organizatora, prezesa Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii, pana Juliana Gaborka. Wir übergeben das Wort dem Organisator des heutigen Treffens und Vorsitzenden der Gemeinschaft der Polen in Oberösterreich, Herrn Julian Gaborek, um das Treffen der Polonia feierlich zu eröffnen. Szanowni Państwo, sehr geehrte Damen und Herren, chciałbym bardzo serdecznie powitać Państwa na naszym trzecim zlocie polonijnym w Górnej Austrii. Ich möchte sehr herzlich für das Kommen zu unserem dritten Treffen der Polen in Oberösterreich mich herzlich bedanken. Witam serdecznie zaproszonych gości. Sehr herzlich begrüße ich die eingeladenen Gäste. Senatora Rzeczypospolitej Polskiej wraz z małżonką pana Piotra Ziętarskiego. Herr Senator Piotr Ziętarski mit Gattin. Sekretarza Wydziału Konsularnego Ambasady Polskiej w Wiedniu panią Ewę Dybalską. Burmistrza miasta Linz pana dr Erich Batzel. Bürgermeistra der Stadt Linz Herrn dr Erich Batzel. Posła do Parlamentu Górnej Austrii magistra Bernhard Bayer. Landesabgeordneter Herrn Magister Bernhard Bayer. Sekretarza stanu przy Urzędzie Kanclerskim pana Sebastian Kurz. Stadtsekretär Sebastian Kurz. Przedstawiciela Izby Gospodarczej kierownika działu emigracyjnego pana magistra Walter Prechofa. Prezesa Światowych Igrzysk Polonijnych Polonia Austria pana Andrzeja Kempe. Herr Andrzej Kempa, Vorsitzender der Organisation SIPA. Witam także telewizję TV Polonia, państwa Motylewicz. Fernsehstation TV Polonia, familie Motylewicz. Witam również wszystkich sportowców, piłkarzy i uczestników odbytych już trzecich igrzysk polonijnych w Górnej Austrii. Witam również rodaków z Wiednia i Salzburga, ale przede wszystkim chciałbym powitać Państwa Polonię Górnej Austrii. Ich begrüße auch Landsleute aus Wien und Salzburg, aber vor allem möchte ich Sie, meine Damen und Herren, Polonia in Oberösterreich herzlich willkommen heißen. Proszę teraz o zabranie głosu pana senatora Rzeczypospolitej Polskiej, pana Piotra Ziętarskiego. Panie prezesie, panie burmistrzu, panie ministrze, panie deputowany, szanowni państwo, a przede wszystkim uczestnicy zlotu. Bardzo mi miło, że uczestniczę jako przedstawiciel Senatu, przewodniczący Komisji Ustawodawczej, ale od dwóch kadencji członek Komisji Spraw Emigracji Polaków za Granicą. To pięknie, że państwo integrujecie całą Polonię austriacką. Przekazuję pozdrowienia od pana marszałka Senatu Borusewicza i przewodniczącego komisji Andrzeja Persona. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu pana burmistrza dr Watzki. Sehr geehrter Herr Senator, Herr Staatssekretär Kurz, Herr Abgeordneter Bayer, meine sehr geehrten Damen und Herren, vor allem liebe Fußballer. Erstens, ich finde es toll und großartig, dass zum dritten Mal eine derartige Veranstaltung von den kleinen bis zu den größeren im Sportbereich hier stattfinden. Sport und Kultur verbindet Menschen. Sport und Kultur ist identifikationsstiftend und daher, ich gratuliere allen, denn alle sind Sieger bei diesem Fest. Freue mich natürlich, dass ein paar Jungs auf Linzerisch gesagt, die ich auch kenne, angeblich wirklich am Stockerplatz ganz oben stehen. In diesem Sinne ein herzliches Danke, alles Gute, schönen Nachmittag unter dem Motto, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur Freude und damit Sonnenschein. Alles Gute. Vielen Dank. Proszę teraz o zabranie głosu posła do Parlamentu Górnej Austrii, pana magistra Bayer. Ja
Sehr geschätzte Ehrengäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf mich sehr herzlich für die Einladung bedanken, heute zu Ihrem Fest hier an der Donau. Sie haben mir einen wunderbaren Ausblick heute gewählt, auch für Ihre sportlichen Wettkämpfe. Und darf erstens die besten Grüße unseres Herrn Landeshauptmannes überbringen, in dessen Vertretung ich ja heute bei Ihnen sein darf. Herr Landeshauptmann hat persönlich leider heute keine Zeit, aber umso lieber und gerne bin ich gekommen. Vielen Dank. Proszę teraz o zabranie głosu sekretarza stanu przy Urzędzie Kancelarskim, pana Sebastiana Kurz. Sehr geehrte Veranstalter, sehr geehrte Ehrengäste, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, heute dabei zu sein. Ich darf mich beim Bernhard Bayer anschließen und Ihnen ganz herzlich zur heutigen Veranstaltung gratulieren. Wir haben vor 20 Jahren noch die Situation gehabt, dass wenn man nach Polen von Österreich aus reisen wollte, dass man Grenzstaus, Grenzkontrollen und alles, was dazugehört gehabt hat. Mittlerweile, auch wenn die Europäische Union sehr oft sehr viel kritisiert wird, haben wir eine Situation, wo man problemlos von Österreich nach Polen reisen kann und wieder zurück. Und wir haben mittlerweile sehr viele Polen bzw. Menschen mit Wurzeln aus Polen in Österreich, die aber eine sehr, sehr gut integrierte Gruppe sind. Unser Ziel ist, dass wir es mittel- und langfristig schaffen, dass in Österreich niemand nach seiner Herkunft, sondern alle nach ihrem Charakter und ihrer Leistung beurteilt werden. Heute zeigt wieder mal, dass das möglich ist und dazu darf ich Ihnen ganz herzlich gratulieren. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Danke sehr. Vielen Dank. Szanowni Państwo, trzeci zlot Polonii w Górnej Austrii uważam za otwarty. Sehr geehrte Damen und Herren, das dritte Treffen der Polonia in Oberösterreich ist eröffnet. Odbył się trzeci turniej piłkarski o Puchar Górnej Austrii. Mam przyjemność udekorować Państwa medalami i pucharami. Herr Geileiter David, Torschütze König, bitte zu uns. Proszę Państwa, piąte miejsce zdobyła Polonia Linz. Zapraszam na podium. Dziękuję bardzo. Czwarte miejsce zajęli Wikingowie Linz. Zapraszamy. Uśmiechów, radości, kłopotów czy żalu, czego będzie więcej? To tajemnica mundialu. To tajemnica. Trzecie miejsce w turnieju zdobył Orzeł Linz. Zapraszamy. Viva España, ole, ole. Uliczkę znam w Barcelonie. W uliczkę wyskoczy Boniek. Będzie słychać na stadionie. Brawo Polonia, brawo ten pan. A my przy tym... Proszę Państwa, drugie miejsce w turnieju zdobyła drużyna Rohrbach. Zapraszamy. Czy szampana, czy nerwosa, pić będziemy. Okaże się, okaże się. Pędliczek, pędliczek, co zrobi piechniczek tego. Proszę Państwa, po raz pierwszy wystąpili na naszym turnieju i od razu odnieśli sukces. To pierwsze miejsce przypadło drużynie Sparta Grab EVP Linz. Zapraszamy! Tajemnica mundialu, mundialu to tajemnica. Ja jednak wierzę, że nie będzie źle. Viva España, ole! Thank you.
bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do części kulturalnej. Przed Państwem kapela góralska Maliniorze. Meine Damen und Herren, vor Ihnen präsentiert sich die Kapelle Maliniorze. Witamy serdecznie wszystkich gości, wszystkich, którzy przyjechali na zlot i igrzyska polonijne w Linzu w Górnej Austrii. Kapela Maliniorze nas nazywają tak, z Brednej my są. Bredna leży na Śląsku Cieszyńskim, koło Szczyrku, koło Wisły. No i teraz jeszcze o naszej kapeli, jakim my występujemy w składzie. Stroje, jakie mamy, to są takie, jakie u nas nosili i noszą dali ludzie, co mieszkają, górale. Na instrumentach, jakich gramy, też widzicie. Od lewej strony skrzypeczki, klarnet, akordeon, kontrabas i ona takim ludowym też instrumencie. Nie wiem, czy znocie, czy wiecie. Skóra z kozy zrobiono, wyprawiono. Z tyłu taki huk, z przodu taka przebierka, pod pachą taka pompka. I żeby to grało, trzeba napumpować, naciść na tą skórę i potem to gro. Ten instrument u nas nazywają gajdy, gajdziczki. No, nie byłem za kupę godą, teraz jademy dalej z graniem i śpiewaniem. Hej, bystra woda, bystra wodzicka, pytało dziewce o Janicka. Hej, bystra woda, bystra wodzicka, pytało dziewce o Janicka. Hej, lesie ciemnym, lesku zielonym, temu Janice umilony. Hej, lesie ciemnym, lesku zielonym, temu Janice umilony. Meine Damen und Herren, vor Ihnen präsentiert sich die Volkssanggruppe Altenberg. Thank you.
Ganz sehr herzlich bedanken für den Auftritt und ich wünsche mir nächstes Jahr viel bessere Wetter. Wir hoffen, ihr kommt noch mal zu uns.